Cześć. Jesteśmy dzisiaj w absolutnie wyjątkowym miejscu. Teatr Polski w Szczecinie, świeżo oddana inwestycja. 5 sal teatralnych, między innymi okrągła sala Teatru Szekspirowskiego. Jedna sala z imersją. Musicie to zobaczyć. Absolutnie spektakularna inwestycja. Szczecin może się chlubić czymś absolutnie wyjątkowym. Maciej Barański. Cześć, dzień dobry. Maciej Barański, ESS Audio. Widzieliśmy się równo rok temu. Równo rok temu widzieliśmy się w Busku, przy bardzo dużej ilości śniegu. Totalnie na drugim końcu Polski w stosunku do tego Szczecina. Ale właśnie myślałem nad jedną rzeczą. Zastanawialiśmy się z Radkiem, gdzie zacząć opowieść o tym teatrze. Czy od razu z grubej rury pójść do serwerowni jednej, drugiej, trzeciej, czwartej, bo ich kilka jest. Czy może przejść, zacząć od którejś sali. Natomiast zdarzyła się taka rzecz, że musimy zaczynać w holu. I właśnie mnie to w sumie, Radek, cieszy, bo dlaczego zaczynamy w holu? Ponieważ ten teatr po prostu żyje. I sytuacja tam wygląda jest tak. Stary teatr. Tam jest. U góry. Zaraz o tym powiem, ale chodzi mi o to, że ten teatr żyje, czego dowodem jest to, że na jednej sali mamy obecnie próby do spektaklu. Na drugiej sali montuje się już kolejny spektakl, taki sylwestrowo-noworoczny. Kolejna sala to jest sala w budynku zabytkowym, gdzie też są jakieś montaże, scenografii, różnych innych rzeczy. Więc teatr żyje, w teatrze się dzieje. I jak wczoraj zobaczyliśmy, to tak naprawdę mnie to cieszy, że ten budynek gra, słuchajcie, w styczniu codziennie spektakl. Poza poniedziałkami. Spektakl jest codziennie. Tak. I więc sale są wyprzedane. I te sale są wyprzedane i nie można tam dostać biletów. I dopiero trzeba patrzeć na bilety pod koniec stycznia. Dlatego też uprzedzam, że część pomieszczeń, które dzisiaj zobaczymy, to są pomieszczenia, w których po prostu się dzieje, bo tu są częste zmiany tego, że raz jest realizowany dźwięk z góry, raz ze środka widowni, zresztą od tego, jak jest sprzedany spektakl, a w serwerowni jest mnóstwo krosowych kabli, które są po prostu wszechobecne, dlatego że tutaj po prostu jest aktywna praca na tym systemie, a nie tylko system, który jest ładnie jakby pokazany na potrzeby zdjęć. Więc tak, jesteśmy w holu. Konstrukcja budynku jest niesamowita, ponieważ dawniej istniał tylko budynek zabytkowy, który w tym momencie znajduje się tam na końcu schodów, na samej górze. Natomiast ten budynek znajdował się na górze skarpy i wyobraźcie sobie, że ten budynek jak gdyby podniesiono, wbito się w tą skarpę i w tej skarpie wybudowano 3 sale teatralne. Szekspirowską, po naszej prawej stronie salę włoską, czyli tą największą salę teatralną. Mhm. I obok niej jeszcze tutaj nie zobaczymy, bo zobaczymy wejście do sali eksperymentalnej. Przy czym pozostawiono oczywiście salę w budynku zabytkowym. Mhm. Tam nadal jest sala teatralna bardzo piękna, którą też na pewno zobaczymy podczas naszej wycieczki. I też w budynku zabytkowym jest taka mniejsza sala, gdzie są głównie jakieś takie mniejsze formy, jakieś kabarety i tym podobne rzeczy tam się odbywają. Natomiast tak jak mówię, hol jest dobrym miejscem, żeby zacząć opowieść, bo tutaj można zauważyć tą niesamowitość konstrukcji całego budynku. Tam mamy na wprost rzekę i właśnie jakby front tej skarpy, wejście do budynku. Dzięki czemu budynek ma teraz 2 główne wejścia, jedno od jednej strony, drugie od drugiej. Strony skarpy i od strony budynku zabytkowego. Dobrze, ale nas interesują najbardziej głośniki. Tylko głośniki nas interesują? Przykro mi. Nie, nas interesuje cała technologia, gdyż można powiedzieć, że tu są dla każdej sali 3 niezależne technologie, czyli technologia systemowa, jeśli chodzi o nagłośnienie, technologia multimedialna, czyli systemy krosowania obrazu, systemy wizyjne, które tu są też bardzo rozbudowane. I trzecia technologia w każdej sali to jest technologia systemu inspicjenta, systemu interkomowego i systemu podglądu, który, jak wiecie, w teatrze ma znaczenie na pewno nie mniejsze niż nagłośnienie, a może nawet powiedzmy sobie to, że system komunikacji ma jedno z większych znaczeń w wypadku budynków teatralnych. Okej. Okay. Od czego zaczniemy? Myślę, że zaczniemy po prostu od serwerowni, na przykład sali szekspirowskiej. Albo nie, chodźmy do głównej serwerowni. Ona jest najbardziej okazała. Tam się najwięcej dzieje, najwięcej technologii, o których można opowiedzieć.